Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Dziś gościem wywiadu tygodnia jest dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, pani Małgorzata Piekarska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. W Polsce obserwuje się kryzys, są kolejne cięcia na działalność kulturalną, domów kultury i bibliotek. Jak ta sytuacja wygląda w tej bibliotece? Jeśli pani pyta o to, czy instytucje kultury, w tym biblioteka, są finansowane, to odpowiedź na to pytanie jest złożona. Bo z jednej strony otrzymujemy oczywiście dotację organizatora i prawo tak stanowi, a dokładnie ustawa o bibliotekach, że każda gmina musi prowadzić bibliotekę publiczną i w związku z tym jesteśmy utrzymywani głównie ze środków, w naszym przypadku Urzędu Miasta, a dostajemy też niewielkie środki na działania biblioteki powiatowej i te środki z kolei otrzymujemy ze starostwa powiatowego w Jaśle. Staramy się te środki uzupełniać w ten sposób, iż piszemy sporo projektów i zyskujemy tą drogą dodatkowe dofinansowanie, co jest szczególnie ważne, jeśli chcemy zajmować się promocją książki czytelnictwa, a skoro rozmawiamy o tym, że te wyniki badań ogólnopolskich w zakresie czytelnictwa Polaków są niepokojące, to staramy się bardzo na wszystkie sposoby promować książkę i czytanie, bo proszę pamiętać, że problem z czytaniem to problem nie tylko bibliotek i malejących statystyk, bo myślę, że to jest rzecz drugoplanowa. Natomiast istotne jest to, że jeśli rozmawiamy o rozwoju naszego kraju, to nie ma rozwoju żadnego kraju, jeśli ludzie nie potrafią czytać albo jeśli nie czytają. Problem w naszym kraju polega na tym, że według ostatnich badań Biblioteki Narodowej po książkę raz w roku sięga niestety tylko 39% Polaków i ten wskaźnik maleje. I to bardzo niepokoi. Dla porównania te nasze wyniki czytelnictwa są na poziomie Portugalii i Grecji. No a tak wydaje mi się, że jeśli chodzi o rozwój i świadomość potęgi gospodarczej, to my się sytuujemy dużo, dużo wyżej. Ale jeśli ludzie nie będą czytali i czytali ze zrozumieniem, tutaj chodzi przecież nie tylko o czytanie literatury pięknej, to ten rozwój naszego kraju moim zdaniem jest niemożliwy i w tych kategoriach trzeba patrzeć z niepokojem na te wyniki. To, co ważne i co trzeba podkreślić, to ci nieczytający Polacy to jest problem nie instytucji kultury i problem bibliotek i poszczególnych organizatorów, ale to jest w ogóle ogromny problem społeczny, bo badania wykazują, że ci, którzy czytają książki, sięgają także po e-booki, to są także ci, którzy korzystają z internetu. Problemem czytelnictwa w Polsce i naszym wspólnym problemem jest to, że jest spore grono Polaków, którzy ani nie korzystają z internetu, bo nie potrafią, ani też nie czytają książek. I tutaj naszym zadaniem jest możliwie jak najwięcej osób przekonać do tego, żeby ludzie w zależności od tego, co preferują, czy sięgali po książkę drukowaną, czy też po e-booki, czy korzystali z internetu, ale żeby to czynili, bo te są kolejne wyniki, które pokazują, że 25% absolwentów polskich uczelni otrzymuje magisterium i nie przeczytał ani jednej książki. To jest naprawdę zatrważające. A jak pani sądzi, czy e-booki zastąpią tradycyjne drukowane książki? Wie pani, moim zdaniem nie. Proszę sobie przypomnieć, że takie momenty choćby w rozwoju kultury i narodów, one już były. Pojawiało się, jak się pojawił telewizor, mówiono, aha, kina znikną. One nie zniknęły. One zaczęły inaczej funkcjonować, więc myślę, że podobnie już dzieje się z bibliotekami publicznymi. Po pierwsze, przynajmniej w naszej bibliotece, ale nie tylko w naszej, tak się dzieje, że staramy się uczyć i mówić szczególnie młodym ludziom, gdzie można znaleźć rozległe zasoby
dostępnych tekstów. To nie jest powszechnie wiadome. Stąd myśmy w 2012 roku przeprowadzili aż 213 lekcji bibliotecznych adresowanych do przedszkolaków i uczniów różnych szkół, bo mamy świadomość, że fakt istnienia bibliotek cyfrowych nie jest powszechnie znany, że to tak zresztą dzieje się nie tylko w Polsce, w całym świecie. Internet jest najczęściej traktowany jako źródło rozrywki i zabawy, a w mniejszym stopniu jako narzędzie, które w sposób istotny wpływa na edukację. I staramy się bardzo tutaj poprzez działania i uświadamianie, do czego mogą służyć nowe media, jak je wykorzystywać, staramy się pokazać te możliwości, ale też wskazać wiarygodne źródła informacji. Pokazujemy portale, gdzie można znaleźć ciekawe gry edukacyjne. Też takie gry kupujemy, na przykład u nas w bibliotece w czasie ferii dużą popularnością cieszyła się na przykład gra Kolejka wydana przez IPN, pokazująca jak się żyło w PRL-u. I to dla ludzi 12-14-letnich była atrakcja. Dla nas dorosłych pamiętających tamte czasy pewnie nie, ale dla ludzi bardzo młodych tak. Fantastyczna gra, tak naprawdę historyczna. Więc naszym zadaniem jest wybór tego, co proponujemy. I tutaj dbałość o jakość, bo oferta jest niezwykle rozległa. Jeśli pani pyta, czy książka elektroniczna zastąpi, myślę, że nie, ale sądzę, że w zakresie książki naukowej i popularno-naukowej będzie zajmowała coraz więcej miejsca. Ja sama, jeśli chodzi o teksty naukowe, popularno-naukowe, najczęściej sięgam po to, co dostępne w internecie. W zakresie tak książki beletrystycznej, czytanej dla przyjemności, ja osobiście sięgam rzadko i też nasi czytelnicy na razie rzadko, ale też chcielibyśmy bardzo, żeby ta oferta e-booków była u nas szerzej dostępna. Proszę pamiętać o tym, że są też biblioteki, także w Polsce, które już zaczęły wypożyczać czytniki. Nas na to nie stać, nie mamy na to pieniędzy. My mamy czytniki, pokazujemy, uczymy jak korzystać, ale można z nich korzystać tylko tutaj u nas. Po drugie, ten rynek e-booków, on się rozwija, ale w Polsce rozwija się dość wolno. Reklam jest i promocji ogromnie dużo, ale według wstępnych danych za 2012 rok z e-booków korzystało zaledwie 2% czytających. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to było 12%, więc to też nie są oszałamiające dane, ale ten rynek na pewno będzie rósł. Gdybym się miała powołać na to, jak to szacuje Bill Gates, Gates mówi, że za 20 lat 25% czytających będzie czytało książki papierowe. Nie wiem, ja nie mam aż tak długofalowej wizji jak Gates, nie wiem, czy to się sprawdzi. Wiem jedno, my teraz cały czas rozmawiamy o książce, która może mieć zarówno postać papierową, jak też elektroniczną, ale zdarzyło mi się też już trafić na teksty, w których mówi się o tym, że już są próby i pierwsze testowanie, pojawią się książki elektroniczne, w których na przykład będzie wbudowany program szacujący, jeśli trafimy na opis przyrody, on będzie zajmował na przykład 4 strony i my przebiegniemy szybko ten tekst swoim wzrokiem i nie zainteresuje nas ten tekst, to program to wyłapie i następny już dłuższy opis przyrody będzie skrócony do minimum. Jeśli nie będzie nam się podobał któryś bohater, to będziemy go mogli eliminować. To ja powiem tak, w moim mniemaniu to nie będzie książka. Mnie się wydaje, że to będzie rodzaj interaktywnej gry. I trochę się będę burzyła, jeśli, bo na razie trafiam, to moja branża, więc mam obowiązek znać tego rodzaju prognozy, testy, to co się zmienia na rynku. To na razie są próby, takich działań jest na razie niewiele, ale to są już moim zdaniem zbyt daleko posunięta komercja,
bo wtedy dojdzie do takiej sytuacji, w której nie będziemy w stanie z tobą rozmawiać, nawet jeśli podamy ten sam tytuł książki, bo tak. będziemy zupełnie co innego przeczytamy. Moim zdaniem to nie będzie książka, no ale zobaczymy, co wymyślą twórcy. Ja wolałabym, żeby używając słowa twórcy, żeby można było ciągle mówić o literatach, o tych, którzy mają świadomości, że no, też zwracam uwagę na tego rodzaju badania. Nie chcę tutaj mówić o wyższości książki papierowej nad drukowaną, ale też są badania pokazujące, że zupełnie inaczej pracuje mózg ludzki, który jeśli człowiek czyta tekst drukowany, a tekst elektroniczny, to już jest kwestia, mówię, korzystania z internetu i patrzenia na ekran. Ta różnica jest ogromna, bo jeśli czytam tekst jakiś literacki, to zatrzymuję się, czytam w sposób ciągły. Jest też czas na czytanie we własnym tempie. Natomiast badania pokazują, że przy czytaniu książki elektronicznej my przenosimy swoje nawyki wynikające z tego, jak w ogóle korzystamy z internetu, czyli przebiegamy wzrokiem, są pewne punkty, które ogarniamy. My teraz nie mówimy o szybkim czytaniu, bo to jest jeszcze zupełnie inne zagadnienie. Mówiąc krótko, nie ma skrupulatnego czytania. W mniejszym stopniu poszerza się zasób słownictwa, bo my wyłapujemy tylko akcję i czytamy bardzo punktowo. To tak jak patrzymy na ekran komputera, prawda? Tak. Mówiąc krótko, czytanie z ekranu nie zastąpi tego czytania drukowanego w takim rozumieniu, bo zależy, jaki efekt chcemy uzyskać, kim chcemy być, albo na ile nauczyciele nas mogą tutaj kształtować. Mówię to w odniesieniu głównie do małych dzieci, bibliotekarzy, no a nade wszystko nasi rodzice. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można przyjść i pożyczyć książkę. Tak, to prawda. No, staramy się przede wszystkim proponować szereg aktywnych działań, które miałyby zachęcić po pierwsze do przyjścia do biblioteki i poznania biblioteki, a po drugie proponować działania, które no, na ogół proponują tylko biblioteki, więc u nas jest okazja i spotkać się z interesującym pisarzem, ale także podróżnikiem, chociaż biblioteka publiczna ma to do siebie, że my nie możemy brać pieniędzy za wstęp z racji ustawy o bibliotekach, więc my nie organizujemy odpłatnych spotkań autorskich. Mówię odpłatnych dla użytkowników. To oznacza, że my raczej nie będziemy gościć choćby Wojciecha Cejrowskiego. Podróżnik bardzo popularny, jego książki są bardzo czytane, ale stawki za spotkania autorskie są tak olbrzymie i tak zaporowe, że musielibyśmy potraktować to czysto komercyjnie, no a tego nam uczynić nie wolno. Za to staramy się, by poza spotkaniami autorskimi było dużo forum aktywnych, jak wspomniałam, więc nade wszystko warsztaty. To także happeningi, to także jakieś nietypowe konkursy, tak jak ogłoszony parę dni temu konkurs na demotywator literacki, są przewidziane w naszych działaniach na ten rok gry uliczne, happeningi, gdzie wędrujemy przez miasto i znajdujemy różne punkty i odnośniki, czy do danego utworu literackiego, czy do danego twórcy. To także działania związane z tym, żeby lepiej poznać literaturę regionalną. Myślę, że takich działań będzie coraz więcej, bo uważam, że takie działania właśnie są potrzebne. My także organizujemy warsztaty i wiele spotkań klubowych, choćby takich, kiedy w czasie spotkania klubu czytających rodzin przychodzą rodziny z małymi dziećmi, przed świętami choćby teraz były robione różnego typu ozdoby wspólnie, to także wspólne czytanie, wspólna zabawa. Chcemy przypominać tradycyjne gry, różne działania, które rodzic może prowadzić, robić wspólnie z dzieckiem. To bardzo ważne. To nie jest współcześnie tak, że odpowiedzialność za proces kształtowania, wychowania dziecka można zrzucić na
szkołę, jakąś inną instytucję. Rodzice bardzo często się angażują w wychowanie dzieci, chcą im dawać mnóstwo, wzbogacać je o nowe umiejętności, stąd dopytują się o różnego rodzaju zajęcia, no i staramy się takie zajęcia proponować. Jeśli pani pytała o finansowanie, mówiłam tutaj o projektach, w tym roku też będzie okazja korzystać z tego dofinansowania, które proponuje minister kultury. Dwa nasze projekty, które uzyskały dofinansowanie, to wariacje literackie. Myśmy to spotkanie zaczęli spotkaniem autorskim z Dariuszem Pado. Teraz jest konkurs na demotywator literacki. Będzie spotkanie z Ryszardem Krynickim. Będą warsztaty dziennikarskie, warsztaty literackie, warsztaty plastyczne, różnego rodzaju formy aktywności, bo jeśli jest dany twórca u nas obecny, to jest okazja i poznać trochę jego twórczość, czy raczej być zachęconym do tego, żeby sięgnąć po książkę albo dopytać o coś w związku z książką, którą się przeczytało, ale też okazja poznać ciekawych ludzi. To na ogół są interesujące osobowości. Myślę, że to jest zawsze inspirujące. Zwroty książek to odwieczny problem. Bibliotekarze, jak ta sytuacja wygląda w bibliotece? Wie pani, no, u nas tak jak wszędzie też zdarzają się czytelnicy, którzy zalegają ze zwrotem książek, ale bardzo mi miło mogę powiedzieć, to nie jest nasz jakiś bardzo istotny problem. Generalnie muszę powiedzieć, Jaślanie, myślę, że są bardzo odpowiedzialni, bo niezwracanie książek na czas to oznacza, że blokuje się dostęp do tej książki komuś innemu. My mamy bardzo mało środków na zakup nowości wydawniczych i to jest nasza bolączka. Za mało kupujemy zarówno tych książek papierowych, drukowanych, jak e-booków. Mało mamy audiobooków, stąd też każdy, kto nie odda książki na czas, a już na przykład dana rzecz jest zarezerwowana, oznacza no, blokowanie dostępu innemu człowiekowi. A trzeba też pamiętać o tym, że jest to jedyna w Polsce i w świecie sieć instytucji kultury dostępnych bezpłatnie. Nie ma zapór w dostępie do biblioteki, więc do nas każdy przyjść może. Żeby wejść w progi biblioteki, nie trzeba płacić wstępu. I podobnie jest zresztą, żeby zostać czytelnikiem. My nie pobieramy opłat, wydając kartę biblioteczną. Stąd każdego tutaj mile widzimy i zachęcamy do korzystania i z naszych zbiorów, i innego typu usług. Jakie ma plany pani na przyszłość, marzenia związane z działalnością, funkcjonowaniem tej biblioteki? Och, tych marzeń tak dużo, że nie wiem, od których zacząć i które wymienić. Myślę, że trzeba by się umówić na jakąś kolejną audycję, bez mała. To, co jest pierwszorzędną naszą bolączką, moją, pracowników biblioteki, to na pewno kiepskie warunki lokalowe. My i Biblioteka Główna, i trzy filie biblioteczne działające na terenie miasta, mamy łącznie zaledwie 850 metrów kwadratowych powierzchni. Według norm powinna to być powierzchnia 2100 metrów, a ponieważ mamy funkcję biblioteki powiatowej, to dodatkowo 200 metrów. My nie mamy żadnej sali szkoleniowej, sali, w której mogą się odbywać spotkania klubowe, ani też większe jakiekolwiek działania. I to jest nasza ogromna bolączka. Za każdym razem korzystanie z czytelni wiąże się po pierwsze z blokowaniem innym czytelnikom dostępu do czytelni, a tak być nie powinno. Po drugie z pracą fizyczną pracowników biblioteki, czyli z ciągłym przenoszeniem, wynoszeniem krzeseł, stolików i wszędzie jest ciasno. Jeśli jest sporo różnych takich działań ruchowych, adresowanych głównie do dzieci, do młodzieży, czy działań warsztatowych, wszędzie potrzebna jest przestrzeń. U nas tej przestrzeni nie ma. Nie mówiąc o tym, że ta przestrzeń u nas jest, no proszę pani, no generalnie zaprojektowana na potrzeby 70 roku.
Jeśli my wymieniliśmy stare stoliki na nowe, to nie znaczy, że ta przestrzeń się zmieniła. Współczesne biblioteki w Polsce, w świecie również, wyglądają zupełnie, zupełnie inaczej. I my o tym wiemy. I ogromnie chcielibyśmy, żeby spotkało się to ze zrozumieniem wszystkich decydentów, żebyśmy wreszcie zyskali przestrzeń, powierzchnię i możliwości działania. Ogromnie chciałabym, żeby zaistniała biblioteka multimedialna. Wie Pani, my mamy problemy na każdym poziomie. Nawet i na takim, że nasz projektor uzyskany, kupiony za środki uzyskane z Nagrody Narodowego Banku Polskiego 8 lat temu, jest tak starutki, że już nie odwzorowuje kolorów. Proszę Pani, jeśli my prowadzimy na stałe edukację czytelniczą i medialną, ale także klub podróżnika, różne prezentacje, sami się szkolimy, my potrzebujemy rzutnika na co dzień. A my mamy ten starość nieodwzorujący kolorów, a ekran i takich potrzeb zarówno dużych jak małych, począwszy od lokalowych, czyli rzeczy dużej wagi, a skończywszy na rzeczach drobniejszych, mamy bardzo dużo. Staramy się nie narzekać, robić to, co jesteśmy w stanie robić w tych warunkach, ale moglibyśmy zdecydowanie więcej oferować, myślę, ku zadowoleniu jaślan, gdyby te warunki naszego funkcjonowania były lepsze. No i tego bym sobie nade wszystko życzyła i myślę także naszym czytelnikom, bo przecież te lepsze warunki pracy to są warunki lepsze pracy dla nas tu pracujących, ale nade wszystko dla ogromnej rzeszy jaślan korzystających z usług naszej biblioteki, skoro co trzeci jest zapisany do biblioteki, a wie Pani, to znaczy, że to jest, u nas to jest 31%. W Polsce zapisanych do biblioteki publicznej jest średnio 16%. Więc my te wszystkie dane statystyczne ogromnie przekraczamy. Gdyby Pani mnie zapytała, czy jaślanie czytają, to muszę odpowiedzieć tak, zdecydowanie tak. Myśmy mieli ponad 206 tysięcy wypożyczeń w roku zeszłym. A ile osób nie pożyczyło książek, dlatego że my mamy wskaźnik zakupu nowości niezwykle niski. Ten wskaźnik zakupu nowości to jest 25 woluminów na 100 mieszkańców. Myśmy tego wskaźnika nigdy, proszę Pani, nie osiągnęli. Nigdy. Średnio ze środków organizatora starcza nam na zakup nowości na poziomie 7 do 9 woluminów na 100 mieszkańców. Z tego dochodzą jeszcze środki z programu ministra kultury. To możemy z tych środków dokupić znowu przeciętnie między 2 a 4 woluminy więcej. Więc to daje między 9 a, był taki rok, było 14 woluminów na 100 mieszkańców. To jest naprawdę niewiele. Więc u nas ten wybór powinien być znacznie, znacznie obszerniejszy. I chcielibyśmy, żeby to, co proponujemy, żeby ta oferta była zdecydowanie bogatsza i w zakresie form i promocji, ale też nade wszystko to, co jest dostępne w postaci zbiorów, które tutaj gromadzimy. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę jak największego grona czytelników i spełnienia tych wszystkich marzeń, o których Pani tutaj mówiła. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.